Przemarszem po mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego rozpoczęła się kolejna część uroczystych obchodów 79. rocznicy Bitwy o Zambrów. Uroczystości przed pomnikiem poświęconym żołnierzom 71. Pułku Piechoty rozpoczęły się hymnem państwowym. Burmistrz Zambrowa w okolicznościowym przemówieniu wskazał na ważne historyczne przesłanie płynące z wydarzeń sprzed ponad 70 lat. W trakcie zaciętych walk polscy żołnierze walczyli o poszczególne płonące domy na terenie miasta. Mimo bohaterskiej postawy i ponawianych prób ataku niemieckie przeważające siły zdołały wyprzeć Wojsko Polskie Zambrowa. Żołnierze zapłacili ogromną daninę krwi. O zaciętości ich walk niech świadczą relacje świadków, którzy wspominają o walkach na bagnety i z użyciem granatów. Pamiętajmy o obywatelskiej postawie i realizowaniu rozkazów przez żołnierzy, którzy byli zwykłymi ludźmi. Jerzy Dąbrowski, syn poległego w walkach o Zambrów kapitana Władysława Dąbrowskiego, zawsze uczestniczy w miejskich uroczystościach patriotycznych. Że kapitan Dąbrowski Władysław zmarł z ran 13 września, nie podając miejsca pochowania. Ta data sprzeczna z datą podawaną przez polskich historyków wojskowych była problemem w mojej rodzinie przez wiele lat. Sytuacja wyjaśniła się po 78 latach, gdy w Mochach Wochach, w rejonie, gdzie był zlokalizowany niemiecki szpital polowy, pan Krzysztof Dmochowski odkrył mogiłę dwóch poległych z 39 roku żołnierzy. Przeprowadzona ekshumacja i uzyskane dokumenty z niemieckiego Czerwonego Krzyża dały pewność, że jednym z pochowanych jest mój ojciec, co w pełni potwierdziły badania DNA. Dziś wiadomo, że ojciec mój, kapitan Władysław Dąbrowski, ciężko ranny w lewe udo, został uznany za poległego w czasie walki i pozostał na placu boju 11 września w Zambrowie. 12 września, zabrany przez Niemców do szpitala polowego, zmarł z odniesionych ran 13 września i został pochowany na pobliskiej łące. W dniu 11 maja w tym roku odbył się pogrzeb z honorami wojskowymi ekshumowanych z mogiły wojennej w Mochach Wochach dwóch oficerów. Ojciec spoczął w mogile poległych w bitwie o Zambrów razem z towarzyszami broni. Apelem poległych i salwą honorową bohaterów 1939 roku uczcili funkcjonariusze służby więziennej. Broń! Do salwy! Honorowej! Trzymaj! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Zabezpiecz broń! Przez pierś! Broń! W czasie uroczystości wiązanki kwiatów pod pomnikiem 71. Pułku Piechoty złożyli uczniowie, przedstawiciele samorządu i organizacji społeczno-politycznych oraz zakładów pracy. Teraz delegacja władz samorządu. Przedstawicielami władz samorządu. Następnie pracownicy. PKO Bank Polski reprezentują. Uroczystości pod pomnikiem zakończył występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.